nie, nie będziemy świecić. Listopad zawsze był tym krytycznym miesiącem. Jak widziałem te żkraby 7-8 lat, czy nawet 6, które biegały po boiskach niezadaszonych, to zawsze śmieciarki przychodziły. Podoba wam się obiekt? Co tak cicho? Głosi, podoba wam się? Powstał nowy obiekt, który będzie służył młodym piłkarzom i piłkarkom. Miejmy nadzieję, że pozwoli to, żeby w przyszłości ci młodzi piłkarze kiedyś zasilili szeregi reprezentacji Polski, bo jak pokazuje historia, to wiemy, że ziemia lubuska wychowała bardzo wielu piłkarzy, którzy obecnie grają bądź grali w reprezentacji Polski. To pierwszy tak znakomity obiekt. Mamy już jeden przykryty mały w Gorzowie, ale ten spełnia te wszystkie kryteria i wymogi, których my jako działacze piłkarscy oczekujemy. I z tego się niezmiernie cieszę, bo jest to jakby preludium i pierwszy krok, który postawiliśmy do profesjonalizacji piłki nożnej w Zielonej Górze.